Cześć, z tej strony Ormando i dzisiaj pomówimy sobie o trzecim filmie z uniwersum LEGO, czyli LEGO Ninjago. I spokojnie, nie wyłączę jeszcze tego filmu, wcale nie jest to tylko i wyłącznie bajka dla dzieci. Powiem już na początku, nie jestem zaznajomiony z serią LEGO Ninjago. Ani nie oglądałem żadnych bajek, ani tym bardziej nie kupowałem nigdy zestawów LEGO właśnie związanych z Ninjago. Moja przygoda z LEGO zakończyła się na LEGO Bionicle i to były jedyne tego typu LEGO marki, które pamiętam. A później się oczywiście przerzuciłem na LEGO Star Wars i tak dalej. Więc podchodziłem do tego bardzo na świeżo i raczej z takim sceptycznym nastawieniem, że no kurczę, to będzie już takie zrobione bardziej pod dzieci, to nie będzie takie jak LEGO Batman, że będzie dużo jakichś ciekawych odniesień, czy jak LEGO Przygoda, która była miszmaszem różnych w ogóle motywów z popkultury. Ale usiadłem do tego filmu i powiem wam, że pośmiałem się i to pośmiałem się naprawdę tak szczerze, że naprawdę rozśmieszyły mnie niektóre gagi w tym filmie. I wcale nie jest tak, że nie ma tutaj nic dla osoby starszej niż 7 lat, bo tak przypuszczam, że mniej więcej te serie LEGO Ninjago są właśnie kierowane. Naprawdę można się na tym filmie pośmiać. Pierwsze skojarzenie, kiedy film się rozpoczął, to było Power Rangers. Nawet chyba druga seria Power Rangers korzystała z motywów ninja, że wtedy Power Rangers mieli takie bardziej ninja stroje. I kiedy poznałem bohaterów, czyli tych naszych ninja, właściwie 6 bohaterów, no to tym bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że to jest troszkę taki pastisz z Power Rangers. Myślę, że tutaj twórcy, nie wiem czy jakby całej serii LEGO Ninjago od samego początku, ale przynajmniej w tym filmie, który obejrzałem, wydawało mi się, że dużo czerpią. No bo nasi bohaterowie mają jakieś moce związane z żywiołami, tam ogień, woda i tak dalej. Kierują wielkimi mechami, oczywiście z klocków LEGO, które tam transformują się, zamieniają się i tak dalej. Więc to skojarzenie coraz bardziej do mnie przemawiało właśnie z ekranu, że no jest tutaj dużo z Power Rangers, na których ja się wychowywałem, które no są takim sztampowym serialem z tamtych lat, każdy odcinek właściwie o tym samym. Ale tutaj widać, że twórcy się bawili tą całą konwencją właśnie żywiołów, bohaterów, jakichś tam mechów, które strzelają 50 głowami z klocków LEGO, na przykład głowami smoków i tak dalej. Ale o czym opowiada właściwie sama historia? Historia oczywiście, jak przypadło na taki film, ma jakiś morał. Ja lubię, kiedy w filmach animowanych jest morał i czegoś się mogę nauczyć. Tutaj chodzi o więź, która ostatnio dosyć często jest eksploatowana w filmach, a mianowicie więź ojca z synem. Bo nasz główny bohater, czyli ten zielony ninja, jest synem tego głównego złego, który został przez niego porzucony i tak właściwie walczą ze sobą każdego dnia. To nie jest jakiś duży spoiler, bo to jest powiedziane w pierwszych minutach filmu. Więc jeżeli ktoś się obawiał, że mu zepsuje seans, to nie bardzo. Nie o to chodzi. Więc ten ojciec początkowo nie wie, że walczy cały czas ze swoim synem. Ten syn jest zły, że tamten go nie zauważa i tak dalej. No i w pewnym momencie przychodzi groźniejszy wróg, dzięki czemu nasi bohaterowie muszą gdzieś tam wyruszyć w podróż, żeby zdobyć moc. Bardzo podobny schemat do tego kinowego Power Rangers, nie tego ostatniego, tylko tego jeszcze z lat 90. Bardzo podobny schemat. No i mamy przy okazji dużo gagów. Dużo naprawdę całkiem takich śmiesznych i nie wszystkie są tylko i wyłącznie dla dzieci, bo niektórych, kiedy mówi się o nanizmie na przykład, to myślę, że dzieci mogą tego nie skumać. Ja aż troszkę się zdziwiłem, powiem wam szczerze, że tak tego typu podteksty w tego typu filmie były, bo kiedy moje dziecko by mnie zapytało o co chodzi, to bym się troszkę zakłopotał i nie wiedział co odpowiedzieć. Ale przez to też osoba trochę starsza ma też co tam obejrzeć i z czego się pośmiać. A co do samego wydania Blu-ray, no to poza oczywiście z samym filmem, gdzie obejrzymy sobie go i w wersji z oryginalnymi głosami, czy z naszymi polskimi dubbingowanymi,
No to mamy tutaj takie, no to jest taki standard w tych LEGO, czyli zawsze są jakieś takie mini filmy, mini historyjki, teledysk, który promuje ten film i jest tam całkiem sporo tych różnych dokumentów, pomimo tego, że na pudełku jest napisane tylko mini filmy, teledysk i wiele więcej. Kiedy piszą i wiele więcej, to znaczy, że tam jest galeria zdjęć. Ale jest tego całkiem sporo, można zawiesić oko nad takimi aspektami technicznymi, jak ten film jest wykonany. Nie jest tego może jakoś bardzo dużo, ale chyba troszkę więcej niż w recenzowanym przeze mnie z rok temu LEGO Batmanie, więc można sobie zobaczyć. Także tak prezentuje się właśnie moim zdaniem LEGO Ninjago. Nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy się nie zraziliście, czy sporo osób nie zraziło się tym faktem, że jest to dosyć chyba młoda marka w LEGO, to znaczy ona ma na pewno kilka lat, ale nie jest to jakiś taki, wiecie, coś tak rozpoznawalnego jak LEGO Batman, czy jakieś takie, jak na przykład mieliśmy w LEGO Przygodzie jakieś motywy z Władcy Pierścieni, z Gwiezdnych Wojen i tak dalej, to nie jest tak chyba rozpoznawalna marka i myślę, że dużo osób po prostu pominęło ten film, no myśląc, że to jest taki film, który wydają na DVD często, na przykład z tych LEGO, Gwiezdnych Wojen czy coś, to są takie krótkie filmy wydawane na DVD, które no, do niczego się specjalnego nie nadają, ale to jest produkcja na poziomie właśnie chociażby LEGO Przygody. Troszkę słabiej jednak LEGO Przygoda chyba jako ten pierwszy strzał była lepsza, ale to jest równie rozrywkowy film. Jeżeli jednak widzieliście, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Jakie gagi Wam się najbardziej podobały? Mój ulubiony to jest z urwaną ręką głównego bohatera. Po prostu śmiałem się jak głupi, aż się sam dziwiłem. I jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie mi oczywiście łapkę w górę. Dziękuję, jeżeli mi dacie. I subskrypcję, jeżeli chcecie. Dzięki wielkie. Kłania się Ormando. Do następnego. I cześć.